mówiąc krótko i zwięźle, o książkach. Szczęść Boże, mówi Jan Franczak w programie Mówiąc Krótko. Otwieranie na ekranie w nowym roku 2024 i tym razem przesyłka z Instytutu Literatury. Jeszcze nie otwarta, mocno opakowana. Mam nadzieję, że uda się do niej dostać w miarę sprawnie, bez przedłużania. Trzeba porozcinać te zabezpieczenia. No, wydaje się, że będzie to chyba niezbyt trudne. Przesyłka, jak widać, zawiera nie jedną książkę, nie jedną publikację. I za chwilę, mam nadzieję, uda nam się wyjąć to, co znajduje się w środku. Zobaczmy, żeby tylko nie uszkodzić książek. I proszę Państwa, pierwsza rzecz, którą mamy tutaj, książka, która na mnie zrobiła ogromne wrażenie. Nowe wydanie Szkiców piórkiem Andrzeja Bobkowskiego w dwóch tomach. Ja czytałem tę książkę jeszcze w takim wydaniu podziemnym, wydaniu kieszonkowym. Niestety pierwszy tom tego wydania kieszonkowego pożyczyłem i ostał mi się tylko tom drugi, bo nie zwrócono mi tego pierwszego tomu. I cieszę się ogromnie, że mam Szkice piórkiem. To jest jedna z, moim zdaniem, najwybitniejszych książek w XX wieku, jeśli chodzi o literaturę polską. I może zerknijmy sobie tutaj, co pisze wydawca. Szkice piórkiem, Francja 1940-44 Andrzeja Bobkowskiego, to klasyka polskiej diarystyki, porywający zapis przeżyć młodego literata, który opisuje mechanizmy wojny z perspektywy polskiego emigranta we Francji. Dzienniki te, wydane po raz pierwszy w roku 1957 przez Instytut Literacki w Paryżu, przeszły do historii jako jeden z najoryginalniejszych tekstów na temat II wojny światowej. Refleksje społeczne, kulturowe, literackie Bobkowskiego wybrzmiewają dziś z niezwykłą aktualnością. Otóż to. Książka wydana przez Instytut Literatury, bardzo ważna publikacja. Kto nie czytał Szkiców piórkiem Andrzeja Bobkowskiego, koniecznie musi po tę książkę sięgnąć. I musiałem na chwilę przerwać nagrywanie, bo coś zaczęło mi wiercić w nosie. Nie wiem, czy to coś, co wywołało moją alergię, jest w tej paczce, czy jakiś tutaj składnik. Nie mam żadnego pojęcia. Dobrze, otwieramy dalej, wyjmujemy dalej. Kolejna rzecz i jest to Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika, nowy napis i rzecz o twórczości literackiej Karola Wojtyły, Jana Pawła II, książka Tomasza Garbola, Polskość łacińska. Polskość łacińska. Warto pamiętać, że Karol Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II, to nie tylko wybitny człowiek Kościoła, wybitny Polak, ale także autor utworów literackich. I może króciutko przeczytajmy, co tutaj możemy przeczytać w opisie. Niniejsza książka jest wartościowa i potrzebna, odznacza się rzeczowością, syntetycznością, pomysłowością, głębią myślową. Autor podejmuje próbę omówienia twórczości literackiej Karola Wojtyły, umieszczając ją w kontekście korespondencji, a także encyklik i homilii późniejszego papieża. Zagadnienia podporządkujące rozważania to prymat ducha nad materią jako jedna
z najważniejszych zasad cywilizacji łacińskiej. Nawrócenie jako najważniejsze doświadczenie egzystencjalne i religijne uobecnione w utworach literackich Karola Wojtyły oraz stosunek do nowoczesności będącej wyzwaniem dla ludzi wierzących i wspólnoty Kościoła. Wybitny człowiek Kościoła, wybitny Polak, a także autor utworów literackich. I tutaj zwłaszcza moją uwagę zwraca ten prymat ducha nad materią, jako jedna z najważniejszych zasad cywilizacji łacińskiej. Niestety ten prymat ducha nad materią się odwraca dzisiaj i w zasadzie liczy się materia, czy może, żeby być bardziej precyzyjnym, ciało. Tak, no chyba nie muszę tłumaczyć. Mam nadzieję, że oglądają mój program ludzie inteligentni, więc wiemy, o co chodzi. I teraz, i mamy tutaj też, nie zajrzałem do środka, ale mamy tutaj też antologię tekstów Karola Wojtyły. Wyboru dokonał oczywiście autor Tomasz Garbol. Zatem, jeśli ktoś nie ma utworów literackich Karola Wojtyły, to może w postaci tej publikacji Instytutu Literatury zarówno przeczytać interpretację tej twórczości, jak i zapoznać się z utworami, wybranymi utworami Karola Wojtyły. I teraz jeszcze jedna rzecz jest w środku, już wyjmuję. I proszę Państwa, tym razem jest to kwartalnik kulturalny, nowy napis. Liryka, epika, dramat, numer 19, proza emigracyjna. Proza emigracyjna. I tutaj przeczytajmy, co mamy w numerze. Mamy takich autorów jak Marzena Ablewska-Lech, Homer, Artur Kardamasz, Marta Kwaśnicka. Marta Kwaśnicka, autorka znakomitych esejów. Jeśli ktoś nie czytał, to proponuję się zainteresować. Antoni Libera, Adam Poprawa, Jacek Soliński, Ireneusz Staroń. I mamy jeszcze paru innych autorów. Mamy też, proszę Państwa, reprodukcję malarstwa. Jest to zatem interesujące czasopismo literackie, kulturalne. O, tutaj coś widzę ciekawego. Nie wiem, na ile to będzie widoczne. I jeszcze zerknijmy może sobie, oprócz tych nazwisk, które tutaj były wymienione, intryguje mnie ten Homer. Otóż mamy, proszę Państwa, Odyseja Homera, nowe spolszczenie i uwagi od tłumacza Antoniego Libery, więc jest to tłumaczenie Antoniego Libery i mamy fragment tego tłumaczenia. Odyseja, pieśń ósma u Feaków. Zerknijmy sobie na stronę 146, gdzie to tłumaczenie mamy. A może spróbuję Państwu przeczytać fragment na zachętę. Nowy napis, proza emigracyjna jest tytuł czy temat numeru. I może fragment tego tłumaczenia Antoniego Libery. Nazajutrz ledwo wstała różano palca jutrzenka, wstał też król Alkinos i boski Odys zdobywca. I niebawem ten pierwszy prowadził już swego gościa na plac zebrań Agorę, która się znajdowała nieopodal przystani. Feakowie, mieszkańcy, zaczęli się już gromadzić i siadać na gładkich kamieniach, natomiast Pallas Atena, przybrawszy postać herolda, króla Alkinoosa, krążyła po całym mieście i mając wciąż na względzie powrót Odysa do domu, zwracała się do przechodniów z takim oto wezwaniem.
Mieszkańcy, wodzowie, radni, zmierzajcie na Agorę. Będzie tam wkrótce spotkanie z królem Alkinoosem i jego dziwnym gościem, z wyglądu podobnym bogom, który po morskiej tułaczce właśnie u nas zawitał. Koniec cytatu. Fragment tłumaczenia Antoniego Libery, tłumaczenia Odysei. Przepraszam, że to tak przeczytane może niedbale, ale improwizowałem. Jest to tłumaczenie w przeciwieństwie do tłumaczenia Jana Parandowskiego, chyba dosyć popularnego tłumaczenia. Mam nadzieję, że do tej pory czytanego. Tu jest to tutaj tłumaczenie wierszem. I jeszcze zerknijmy na tą prozę emigracyjną. Mamy tutaj na przykład tekst Marii Zdaneckiej, Choreografowie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, Florian Czarnyszewicz, Michał Kryspin-Pawlikowski i Józef Mackiewicz. Kiedyś muszę poświęcić jeden odcinek może BookTube, albo mówiąc krótko, Michałowi Kryspinowi-Pawlikowskiemu, bo jest to autor interesujący, aczkolwiek mam pewne zastrzeżenia co do jego twórczości, jeśli chodzi, nazwijmy to, o stronę moralną. Natomiast jest to autor warty lektury. Mamy tutaj też teksty Bartosza Bajkowa i Bartosz Bajków pisze o Florianie Czarnyszewiczu w górach Kordoby i przenosiny do Villa Carlos Paz, fragment biografii. Bartosz Bajków to autor, który, jeśli dobrze pamiętam, jako chyba pierwszy pofatygował się, żeby dokładnie sprawdzić, gdzie znajdowała się smolarnia znad Berezyńców, gdzie naprawdę ona była zlokalizowana. I jeśli się nie mylę, to jest ten autor, więc skoro mamy tutaj fragment biografii, wygląda na to, że zdecydował się napisać biografię Floriana Czarnyszewicza, z czego ogromnie się cieszę. I mamy tutaj teksty również innych autorów o innych pisarzach emigracyjnych. Mamy Krzysztofa Polechońskiego na przykład, Nierozbrojony i niepobity, Ferdynand Gettel i jego emigracyjna twórczość, również interesujący pisarz. Mamy Justynę Miodońską o trylogii ukraińskiej Józefa Łobodowskiego. Bardzo ciekawy numer. I myślę, że warto się tym czasopismem zainteresować. Zerknijmy jeszcze może, czy jest tutaj... Tak, jest to numer tak naprawdę z września 2023 roku, ale myślę, że w sklepie Instytutu Literatury powinien być dostępny i myślę, że warto się tym numerem zainteresować. Ja osobiście mam głód dobrego czasopisma literackiego i mam nadzieję, że tutaj znajdę teksty, które ten głód trochę zaspokoją. I chyba wyszedł trochę dłuższy odcinek, mówiąc krótko, a to dlatego, że trochę tutaj tych ciekawych publikacji z Instytutu Literatury przyszło. I mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłem, a może zainteresowałem. Jak zawsze proszę o polubienia, proszę o udostępnianie linków do poszczególnych odcinków z cyklu Mówiąc Krótko, a zwłaszcza proszę o subskrypcję. Zależy mi na tym, żeby w tym roku dramatycznie zwiększyć ilość subskrybentów po to, żeby ten kanał mógł się rozwijać, żeby mógł prezentować tutaj książki na różne sposoby. Jeśli to się nie uda, to będę się koncentrował przede wszystkim na programie BookTube na kanale PCH24TV, ale tam mogę prezentować książki tylko co tydzień, a mi zależy na tym, abym mógł te książki prezentować jak najczęściej. Oczywiście też w miarę możliwości czytać te wszystkie piękne książki, które Państwu prezentuję. Dlatego proszę nawet tych, którzy tutaj może z rzadka zaglądają, albo pojawili się po raz pierwszy, ale uważają, że istnienie takiego kanału ma sens, aby zasubskrybowali, bo to ułatwi tę działalność i rozwój tego kanału.
Nie przedłużam. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu Mówiąc Krótko z Panem Bogiem.